Hejka kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to pierwszy vlog po powrocie z Polski do Turcji. Minął już tak naprawdę około miesiąc czasu, jak wróciliśmy, ale zawsze tak jest po przyjazdach, po jakichś wyjazdach, że ja mam filmy na zapas i po prostu dłuższy czas nie nagrywam, ale już wracam, bardzo się cieszę. My niedawno wstaliśmy, robimy sobie teraz śniadanie i już u nas jest przepiękna pogoda, jest ponad 30 stopni, także wreszcie lato do nas przyszło. A co śmieszne, rok temu o tej porze jeszcze nosiłam kurtkę, więc fajnie, że w tym roku te lato przyszło wcześniej. Plan na dzisiejszy dzień był taki, że mieliśmy wybrać się na basen, który otworzyli już u nas w budynku właśnie na zewnątrz, ale okazało się, że jakby woda jest zeflana i tak dalej, ale jeszcze nie można pływać. Około za tydzień dopiero będzie można, także niestety mój plan się nie powiódł na dzisiaj, także nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. Może wybierzemy się nad morze, nie wiem, zobaczymy, ale zapraszam Was do oglądania tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i zapraszam do oglądania. Tak się, słuchajcie, zawsze prezentuję moje śniadanie w ciepłe dni, czyli muesli z jogurtem i owoce. Uwielbiam. Ostatnio tutaj w Turcji polubiłam mega taki napój, to jest, słuchajcie, o smaku imbiru i po prostu jest super. Jest taki mega orzeźwiający, z lodem, najlepszy. Więc teraz cały czas kupujemy właśnie takich 6 butelek od razu. The same for you, trust me. Now you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now, and I'll give you everything you wanted. Przyjechaliśmy właśnie tutaj obok morza, nie będziemy pływać, bardziej tutaj przyjechaliśmy po to, żeby sobie coś usiąść i wypić. Chciałabym dzisiaj też bardzo zrobić jakieś zdjęcie na Instagrama, bo naprawdę już miesiąc czasu nic nie wrzucałam, to jest bardzo długo, także mam nadzieję, że uda się dzisiaj zrobić jakieś fajne zdjęcie, może też sobie coś zjemy od razu. Sobie coś do picia i też udało mi się zrobić fotkę na Instagrama, także zapraszam, bo już tam ją właśnie wrzuciłam. Przyszło już picie, zobaczmy, czy jest dobre. Jest ok, takie owocowe mochi, to coś takiego. To jest z alkoholem, chciałam bez alkoholu. Przez przypadek przynieśli mi z alkoholem, a chciałam bez, no ale trudno. Tak wyszło, no to wypiję. Domówiliśmy jeszcze pizzę margaritę. Zastanawiałam się właśnie na pizzę albo na sałatko, bo słuchajcie, od jakiegoś czasu totalnie jakby odstawiłam mięso. Nie jem mięsa, chcę po prostu tego mięsa jeść jak najmniej. Także teraz postawiam na pizzę margaritę. Nie wiem, czy to widać tak dobrze, ale tam już właśnie widać, że dużo osób się już kąpie. Właśnie pizza, więc zobaczymy, czy dobrze smakuje. Wygląda dobrze, ale powiem Wam, że w Turcji ciężko o dobrą pizzę. Dużo sera. Dobra jest. Fajnie. I'm so
Zobaczcie, ile tutaj już ludzi się kąpie. Do you wanna swim? Nie. Nie? Dlaczego? Potem. Potem? My akurat tutaj w tym morzu się nie kąpaliśmy, ale planujemy za około tydzień może pojechać nad inne morze i tam się pokąpać. Nigdy wcześniej tutaj tak nie było. Pierwszy raz widzę tutaj aż tyle ludzi w tym miejscu. Powiem wam, że przez to, że ostatnio naczytałam się dużo o różnych rekinach i tak dalej, to jakoś nie za bardzo ciągnie mnie do morza, więc zdecydowanie wolę basen. Jakoś tak, nie wiem, boję się. Ogólnie mam tak, że jak skończyłam 18 lat, to zaczęłam się bać więcej rzeczy. Stałam się taka bardziej, wiecie, ostrożna i naprawdę, gdzie ja kiedyś pływałam bardzo dobrze, miałam jechać na zawody, to teraz jakoś tak zaczęłam się bać wody, wysokości i w ogóle wielu, wielu rzeczy. Możecie dać mi znać, czy też tak macie, że im jesteście starsi, tym właśnie coraz więcej rzeczy się i boicie i jesteście tacy bardziej ostrożni, a może macie na odwrót, że jesteście bardziej odważni. Nie wiem, dajcie znać. Ja jestem właśnie team osoby, które są bardziej ostrożne i właśnie jakoś tak więcej się boję. A teraz właśnie idziemy do samochodu, bo kieruję dziś się spotkać z jego kolegą, który jutro już wyjeżdża, więc chcę się jeszcze z nim zobaczyć, a ja lecę do domu już. Naprawdę jest bardzo ciężko o tej porze tak wytrzymać na dworze, tak sobie chodzić, więc lecimy już do domu. Musimy już koniecznie zająć się naszym balkonem. Nie mamy małych siedzenia, ale nie mamy poduszek na nie, więc musimy koniecznie już ogarnąć ten balkon, kupić te poduszki, żeby właśnie sobie wieczorami spędzać tam czas. Pamiętam, że właśnie rok temu na tym balkonie cały czas jadłam śniadanka i tak dalej, więc chciałabym też nagrać taki odcinek właśnie z organizacji balkonu. Dajcie znać, czy byście chcieli. So what will we do about balkon today? We will buy pillows and or we will buy new furnitures. Okay, we buy new furnitures. Really? But we will be plan to move, doesn't make sense. What? We plan to move, doesn't make sense. So prawda. Właśnie też planujemy się przeprowadzić do większego mieszkania, właśnie nie wiem kiedy jeszcze. Kiedy? Like January, probably. Styczeń. No ale teraz jest właśnie jeszcze ten lato, będzie ciepło, więc w sumie fajnie było spędzić czas na tym balkonie, więc może nie będziemy kupować nowych siedzeń i tak dalej, tylko właśnie dokupimy same poduszki, żeby jeszcze można było z niego pokorzystać właśnie, szczególnie w tę pogodę. Kiedy mi zawsze daje klucz do samochodu, bo to muszę go znaleźć w torebce, to jest wyzwanie, nawet jak jest mało. Wziąłam kamerę. Pamiętam, że jak raz robiłam grilla ze znajomymi w Polsce, to właśnie na dachu zostawiłam przy wsiadaniu do samochodu jakieś jedzenie chyba i czy to był chleb, nie pamiętam. I właśnie jak ruszyłam, to o tym totalnie zapomniałam i niestety no, wszystko pospadało. Jutro, słuchajcie, również nagrywam vloga, ponieważ planujemy jechać zobaczyć niebieski meczet. My już tam byliśmy, ale chciałabym właśnie nagrać i pokazać wam, jak to wygląda, także kolejny vlog na moim kanale będzie właśnie z tego miejsca. Już w sumie dawno zaplanowałam, żeby nagrać coś takiego, bo właśnie chciałabym więcej pokazywać Stambułu, korzystając, że tutaj mieszkam, ale nie jest to blisko za bardzo do mojego domu. Bagaż przepuścić. Więc jakoś tak nie było po drodze nam to nagrać, ale jutro zebraliśmy się i powiedzieliśmy, że właśnie jedziemy i nagrywamy vloga właśnie z tamtego miejsca. Dojechaliśmy, słuchajcie, właśnie do domu, bo chciałam wam pokazać basen, który właśnie tutaj mamy. Tak wygląda ten basen, tutaj są już łóżka do rozłożenia, więc mogliby już naprawdę go otworzyć. Bardzo mi się chciała poopalać, rok temu w ogóle. I jeszcze przed tym, jak otworzyli basen, opalałam się na naszym balkonie.
Już od jakiegoś czasu jestem w domu sama, ponieważ Kerem pojechał spotkać się z jego przyjaciółmi i ja sobie, słuchajcie, leżę. Właśnie skończyłam montować vloga, którego teraz oglądacie. Jeszcze sobie dogrywam teraz tutaj tą część i tutaj też oglądam sobie moje stare vlogi właśnie z Rzymu i z Polski. I powiem wam, że to jest naprawdę taka super pamiątka dla mnie oglądać te wszystkie filmy, naprawdę, bo to jednak jest coś innego niż zdjęcia, w ogóle coś innego. Tak wszystko się przypomina oglądając te vlogi, więc to jest naprawdę super pamiątka. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że zaczęłam nagrywać. Jeszcze na początku mojego nagrywania wstawiałam 2 filmy w ciągu tygodnia. Teraz niestety wstawiam 1, ale bardzo, bardzo bym chciała wrócić właśnie do wstawiania 2. Naprawdę nie było dla mnie proste przełamać się i zacząć nagrywać. Niejednokrotnie próbowałam to robić, wstawiałam film, później usuwałam, jeszcze naprawdę kilka lat temu, jeszcze jak byłam naprawdę, nie wiem, miałam może 12-13 lat, też próbowałam, bo od zawsze bardzo chciałam nagrywać, ale naprawdę bardzo ciężko było mi się przełamać i wreszcie mi się to udało. Właśnie sprawdziłam, że pierwszy film na moim kanale pojawił się 8 miesięcy temu i od tego czasu właśnie nagrywam już tak cały czas regularnie. I aktualnie na moim kanale jest 1680 subskrypcji i naprawdę marzyłam kiedykolwiek, żeby mieć 1000 subskrypcji na moim kanale, a teraz już idziemy po 2000, także naprawdę jestem mega szczęśliwa i bardzo dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał. Kieran wróci za około 2 godziny. Ja właśnie chciałam iść do sklepu kupić sobie rogaliki, mam straszną ochotę na rogalika, ale niestety nie dam rady sobie iść kupić, ponieważ, słuchajcie, raz miałam taką sytuację, że straciłam moją kartę do bankomatu, ponieważ raz chciałam sobie wypłacić pieniądze i wsadzając kartę do bankomatu zgasł prąd wszędzie, więc kartę mi zjadło i już nie udało mi się jej odzyskać. Dzwoniłam do banku i tak dalej, ale okazało się, że tej karty nie da się odzyskać i też jakiś czas temu miałam taką, słuchajcie, sytuację, że chciałam wyciągnąć sobie pieniądze z bankomatu, z drugiej karty, którą mam, która mi została i wsadziłam kartę i kurczę, jak już ona wyszła, to nie mogłam jej złapać moimi paznokciami i ja już myślałam, że ją po prostu stracę, ale na szczęście jakiś pan to zauważył i od razu mi tę kartę wyciągnął, także dzięki Bogu, że on tam wtedy był, bo bym straciła drugą kartę. Niestety nie wywodziłam sobie teraz pieniędzy z tej karty, a ona w tym sklepie, gdzie są rogaliki, mi nie działa. Także niestety sobie ich nie kupię, bo Kieran wróci za około 2 godziny, więc niestety nie kupię sobie rogalików. Zabieram się teraz za robienie szybkiej kolacji. Będą to, słuchajcie, płatki Lejony. One są, słuchajcie, w ogóle z Polski przywiezione. I już właśnie mi się kończą, były też Cini Mini i jakoś tak, nie wiem, wzięło mnie na płatki. Od czasu do czasu właśnie lubię sobie zjeść. Tutaj w Turcji nie ma dużo płatek do wyboru. Zazwyczaj są Nesquiki i te takie zwykłe cornflakesy. Te takie, wiecie, to takie najzwyklejsze płatki. Nie widziałam tutaj właśnie żadnych Lejonów czy coś takiego. Kiedyś mi chyba w Macro Center właśnie w jednym sklepie widziałam. Ale tak to nie ma takich płatek, jakie są w Polsce, dlatego zawsze ze sobą przywozimy. I jakoś tak teraz wzięło mnie na płatki, chciałam zjeść coś słodkiego na kolację, więc sobie przygotowuję. Czekam teraz, aż zagotuje mi się mleko, ponieważ oczywiście jestem team ciepłe mleko do płatków. I żegnam się z wami, nie mogę się doczekać już jutrzejszego dnia. Właśnie ponieważ będę nagrywać coś bardziej ciekawego, bo wiadomo, te vlogi takie domowe są nie są aż takie ciekawe, więc chciałabym wam pokazać właśnie więcej tutaj z Stambułu. Także żebyście nie przegapili kolejnego vloga, zostawcie koniecznie subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.